Rozpoczęliśmy maj, a więc miesiąc, który na wiele sposobów kojarzy nam się pozytywnie i z majowym weekendem, i z ładną pogodą, i z nabożeństwami majowymi. Ale maj to jest też miesiąc, który nam się jakoś kojarzy z Fatimą. Właśnie w maju obchodzimy 13 maja wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Fatimy. A ta data jest oczywiście nieprzypadkowa, bo właśnie tego dnia 13 maja 1917 roku miało miejsce pierwsze maryjne objawienie w Fatimie. Przynajmniej pierwsze wyraźne i pierwsze maryjne, bo wcześniej było jeszcze jedno niewyraźne objawienie maryjne i wcześniej jeszcze były objawienia anioła fatimskiego. To w związku z tym akcentem fatimskim w tym miesiącu powiem dzisiaj o przesłaniu fatimskim, a w szczególności o nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca. Ale zanim powiem bezpośrednio o objawieniach fatimskich, kilka, a nawet więcej niż kilka uwag na temat objawień prywatnych w ogóle. Objawienia prywatne. Ta nazwa może być trochę myląca, bo jak słyszymy słowo prywatne, to się kojarzy z tym, że to jest przeznaczone dla jednej osoby albo dla w każdym razie jakiejś niewielkiej grupki. No to gdybyśmy tak to mieli rozumieć, to nie można byłoby Fatimy uznać za objawienia prywatne, no bo przecież to orędzie poszło na cały świat i dotyczy całego świata. Ale w tym terminie objawienia prywatne o coś innego chodzi. To jest termin ukuty dla odróżnienia tych objawień prywatnych od objawienia publicznego. Objawienie publiczne to jest to, które już się dokonało. To, co nam Pan Bóg przekazał o sobie, najpierw w Starym Testamencie, potem przez wcielonego Syna Bożego, a następnie przez apostołów. To już jest zakończony etap historii zbawienia, przekazanie nam objawienia publicznego. Kiedy to właściwie się skończyło? Często możemy usłyszeć taką tezę, że objawienie publiczne skończyło się wraz ze śmiercią ostatniego z apostołów. To jest bliskie prawdy, ale właśnie bliskie, ale jeszcze nie do końca precyzyjne. Dlaczego? Otóż wiemy na przykład, że z pism nowotestamentowych nie wszystkie zostały napisane przez apostołów. Na przykład list do Hebrajczyków. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu dominująca była teza, czy nawet Kościół był przekonany, badacze byli przekonani, że święty Paweł go napisał. Dziś wiemy na pewno, bo badania poszły naprzód, że listu do Hebrajczyków święty Paweł nie napisał. Napisał go jakiś jego uczeń. To nie jest dla nas żaden problem, bo ten uczeń też mógł być autorem natchnionym, był nim. Ale dlatego właśnie mówimy czytanie z listu do Hebrajczyków albo autor listu do Hebrajczyków coś napisał. To nie chodzi o to, że dla urozmaicenia języka nie mówimy święty Paweł, tylko autor listu do Hebrajczyków, tylko tak mówimy, dlatego że nie znamy imienia tego autora. A skoro tak jest, że nie wszystkie pisma Nowego Testamentu zostały napisane przez apostołów, no to bardziej precyzyjne jest powiedzenie, że objawienie publiczne zakończyło się wraz ze śmiercią ostatniego z autorów natchnionych Nowego Testamentu, ludzkich autorów natchnionych. To objawienie już nam zostało przekazane, ale to, że zostało nam przekazane, to oczywiście nie znaczy, że już zostało przez nas do końca przyjęte, przemyślane, zrozumiane. Wiadomo, Kościół przez całą swoją historię ma za zadanie tę Bożą prawdę coraz bardziej zgłębiać i wyjaśniać ją wiernym. Rzecz jasna, nie jesteśmy w tym zostawieni sami. Sam Pan Jezus zresztą powiedział w Wieczerniku, że pośle nam Ducha. On nas wszystkiego nauczy i przypomni nam wszystko, co nam Pan Jezus powiedział. I nieco dalej, to jest 16 rozdział Ewangelii Jana, mówi Pan Jezus: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze tego znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.
Duch przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Istotne jest w tym miejscu zrozumienie, że w Ewangelii według świętego Jana przypominanie nie znaczy tego, co zazwyczaj rozumiemy pod tym słowem. To nie jest tylko przytaczanie czegoś, co było kiedyś, czyli coś niejako zamkniętego w przeszłości. Ale w Ewangelii według świętego Jana przypominanie jest związane z rozumieniem wyższego stopnia. Żeby widzieć głębiej, rozumieć sens wydarzeń, słów, proroctw, symboli, dostrzegać wzajemne zależności różnych fragmentów Starego, Nowego Testamentu i nie tylko. Do tego nas prowadzi Duch Święty, Duch Prawdy. Prowadzi Kościół do pełni prawdy przez całą jego historię. To jest objawienie publiczne, a więc to, co Pan Bóg zechciał nam objawić o sobie samym. Ono się dokonało i obowiązkiem każdego z nas, obowiązkiem Kościoła jest przyjęcie tej objawionej prawdy. To jest wiadomo, zadanie na całe nasze życie, żeby tę prawdę poznawać, przyjmować ją i postępować zgodnie z nią. Żyć tą prawdą przy całej świadomości, że jesteśmy słabi, ograniczeni, niedoskonali, więc zarówno zrozumienie tej prawdy, jak i życie tą prawdą z naszej strony nie będzie idealne. To wróćmy teraz do objawień prywatnych. Możemy objawienie prywatne zdefiniować jako proroctwo poapostolskie. Proroctwo, a więc jakąś Bożą prawdę przekazaną człowiekowi, poapostolskie, a więc już po zakończeniu objawienia publicznego i przy dodatkowym warunku, że przekazaniu tej prawdy towarzyszy jeszcze nakaz, żeby głosić ją innym. Jeżeli ja dostanę jakąś myśl, że na przykład dobrze byłoby wstać razem z bucikiem, a nie wylegiwać się w łóżku, no to może to być takie Boże natchnienie, ale to jeszcze nie jest objawienie prywatne, bo temu nie towarzyszy jakieś wewnętrzne przynaglenie, żebym to głosił innym. O objawieniach prywatnych mówimy, gdy jest ten nakaz, żeby innym to głosić. Mogą być różne formy objawień prywatnych. Mistyk może coś widzieć, tak jak my widzimy siebie teraz. Może coś słyszeć, może jedno i drugie. Może w swojej duszy coś zobaczyć. Może mieć jakieś poznanie bardzo wewnętrzne, które nie jest wyrażone w słowach, ale potem stara się to, co poznał, jakoś w słowa ubrać i mówi, że Pan Bóg mu to powiedział. No, różne mogą być formy. To jest jakaś tajemnica. Jak coś mistyk nam przekaże, co usłyszał, co zobaczył, co poznał, to potem jest jeszcze kwestia weryfikacji i interpretacji tego, co powiedział i co zapisał. To jest osobny duży temat, weryfikacja, interpretacja, ale tylko krótko powiem, że po pierwsze, nie może być w objawieniach prywatnych niczego sprzecznego z objawieniem publicznym. No to oczywiste, bo Pan Bóg nie może sam sobie przeczyć, więc jeżeli są jakieś sprzeczności, no to na pewno od Pana Boga nie pochodzi. I po drugie, to jest chyba odrobinę mniej oczywiste, nie może być jakichś nowych prawd wiary. Mogą objawienia prywatne nam przypominać coś, czy wskazywać na coś, na co nie zwróciliśmy uwagi. Ale nie może być jakichś nowych prawd wiary w tych objawieniach. Bo objawienie publiczne już się dokonało. To, co Pan Bóg chciał nam przekazać o sobie, już przekazał. Z całą pewnością niektóre objawienia prywatne, czy rzekome objawienia prywatne, to są po prostu jakieś oszustwa. Na przykład w Polsce były przed kilkudziesięciu laty takie objawienia w Oławie. To było zwykłe oszustwo. Teraz już nikt o tym nie pamięta prawie. Mogą być choroby psychiczne. Mogą być też szatańskie objawienia. To Faustyna raz się tak nabrała, że szatan przebrał się za anioła i nabrał Faustynę i spaliła dzienniczek, a potem musiała to odtwarzać z pamięci. No i ostatnia możliwość, że objawienia rzeczywiście są autentyczne, czyli mają nadprzyrodzone niebiańskie pochodzenie. Kościół te wszystkie Kościół rzekome objawienia bada. To wiadomo, wymaga czasu i wysiłku,
No i nie mamy takiej energii w Kościele, żeby, i tyle czasu, żeby wszystkie możliwe objawienia badać szczegółowo. Kiedyś może to było możliwe, ale nie teraz, gdyż od jakiegoś czasu w Kościele jest prawdziwe zatrzęsienie objawień prywatnych. Takim punktem, można chyba powiedzieć przełomowym, jest rok 1987. Wtedy 7 czerwca papież Jan Paweł II ogłosił rok Maryjny. On trwał od 7 czerwca 1987 roku do 15 sierpnia roku 1988. I od tego roku była cała lawina, ogromna liczba rzekomych objawień. No, skoro ich jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo, no to wiadomo, w odniesieniu do większości z nich nie będzie jakichś ostatecznych, autorytatywnych orzeczeń Stolicy Apostolskiej. A ile w zasadzie jest tych objawień, które zostały oficjalnie potwierdzone? Dla mnie samego było to bardzo zaskakujące, gdy dowiedziałem się, że tych oficjalnie potwierdzonych, zbadanych objawień, które Stolica Apostolska swoim autorytetem potwierdziła, jest tylko 14. Są wśród nich takie, o których wszyscy słyszeliśmy. Guadalupe, 1531 rok, Meksyk. Paralemonial, Francja, XVII wiek, Święta Małgorzata Maria Alacoque, pierwsze piątki, kult serca Jezusowego. Dalej. 1830 rok, Francja, Paryż, Święta Katarzyna Labouré. To są te objawienia związane z cudownym medalikiem. Kolejne, La Salette, Francja, 19 czerwca 1846 rok. Dalej, Lourdes, rok 1858, to oczywiście znowu Francja. Wizjonerką jest Święta Bernadetta Subiru. Dalej, rok 1877, jedyne zatwierdzone objawienia prywatne na terenie Polski, w czasie kiedy była pod zaborami. Ponad 160 objawień w Getrzfałdzie. Fatima w Portugalii, 1917 rok. Wiemy, dwoje wizjonerów, Franciszek i Jacinta Marto, są już ogłoszeni świętymi. W momencie objawień mają po 7 lat. No a trzecia wizjonerka jest kandydatką na ołtarze, to Lucia dos Santos. Te objawienia są dobrze znane, przynajmniej co do nazwy, co do treści to pewnie różnie bywa. Ale zasadniczo jakoś tam znane są. Są też potwierdzone objawienia w Kibeho, w Rwandzie, między rokiem 1981 a 1989. One są już chyba nieco mniej znane, aczkolwiek też nie są w jakimś katolickim podziemiu. To nie jest tak, że nikt prawie o nich nie słyszał. Ale teraz ciekawa rzecz, że z tych 14 zatwierdzonych objawień są też takie i jest ich aż 6, o których prawie nikt w Polsce nie słyszał. Ja też o nich dowiedziałem się pierwszy raz, gdy spotkałem się z tą listą. Co to za objawienia? Objawienia w Laos we Francji to są objawienia, które trwały ponad 50 lat, od 1664 roku do 1718, więc minęło już sporo czasu. Wizjonerką była służebnica Boża Benedykta Rencourel. Przy czym te objawienia były już dawno temu, ale zatwierdzone zostały dopiero w XXI wieku. Dalej, Green Bay w USA, w stanie Wisconsin. Objawienia dla brytyjskiej emigrantki Adeli Bryce, rok 1859. Pontme we Francji, 17 stycznia 1871 roku. Jednorazowe objawienie dla 7 dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Ciekawe, czy ten wizjoner dwuletni coś pamięta z tych objawień. Dalej, Bora w Belgii. Przełom 1932 i 1933 roku, 33 objawienia dla dzieci od 9 do 15 lat. Dalej, Bade we Francji,
1933 rok. Wizjonerka to 12-letnia Marietta Beko. I objawienia, które trwają do tej pory i wizjonerka dalej żyje, objawienia w San Nicolas w Argentynie. One trwają do tej pory, ale zatwierdzonych jest pierwszych 7 lat objawień od roku 1983 do 1990. Wizjonerka nazywa się Gladys Quiroggi de Motta. No, pierwszych 7 lat jest zatwierdzonych jako autentyczne objawienia. No a to, żeby cała reszta została zatwierdzona, a w każdym razie tak do końca, no to objawienia się muszą skończyć. To samo jest z Medjugorje. Jak się skończą, to wtedy będzie można o całości coś powiedzieć. Posłuchajmy. Laos, Green Bay, Pontme, Bora, Bane, San Nicolas. Takie nazwy, o których prawie nikt nic nie słyszał. Także sytuacja jest dość osobliwa, że mamy 14 potwierdzonych objawień, z których prawie o połowie kompletnie nic nie wiemy, przynajmniej zdecydowana większość z nas w Polsce. A z drugiej strony są różne objawienia, które w ogóle nie są potwierdzone, na które liczni kaznodzieje się powołują. Albo w każdym razie niekoniecznie liczni, ale niektórzy wzięci kaznodzieje powołują się na te czy inne objawienia. Czy to w Medjugorje, czy księdza Gombiego, czy jeszcze jakieś inne. No jest w tym jakieś niebezpieczeństwo. A jak tak na chłodno spojrzeć, to się samo nasuwa, że zanim zaczniemy się pasjonować tymi objawieniami, które nie są potwierdzone i nie wiadomo, co z nimi będzie, no to nasuwa się, że chyba najpierw lepiej się zainteresować tymi, które już zostały przez Kościół przebadane i zatwierdzone. A wśród tych 14 objawień nie wymieniłem objawień świętej siostry Faustyny. No i zresztą też bardzo wielu innych świętych. Jaki więc charakter mają te objawienia? Jak Kościół do nich podchodzi? Otóż, gdy wizjoner, który miał objawienia, przekazał nam coś na temat swoich wizji, zostaje beatyfikowany czy kanonizowany, to Kościół niejako potwierdza wartość całości jego doświadczenia duchowego. To ma duży autorytet w odniesieniu do tych wizji, które miał, ale nie jest dokładnie tym samym, co bezpośrednie zatwierdzenie, że tak, na pewno wszystkie te wizje miały nadprzyrodzony charakter. Tak jak to, że ktoś został ogłoszony świętym, powoduje, że staje się dla nas dużym autorytetem w dziedzinie moralności, modlitwy i w wielu sprawach. Ale to nie znaczy, że każda jedna jego decyzja była dobra, każde jedno jego zdanie było prawdziwe i tak dalej. No, święci też popełniają błędy, też popełniają grzechy. Także w odniesieniu do wizji mistycznych, czy też do tego, co nam święci na temat swoich wizji przekazali, mogło być tak, że na przykład jakiś święty pomylił się. Coś mu się przyśniło i zinterpretował to jako nadprzyrodzoną wizję, a może to był zupełnie naturalny sen. Mogło tak być. Tak więc, jest ta różnica między oficjalnym zatwierdzeniem objawień, a ogłoszeniem wizjonera błogosławionym czy świętym, ale nie znaczy to, że mamy teraz ograniczyć się zupełnie tylko do tych 14 objawień i zupełnie wyrzucić wszystkie pozostałe. No, to gdyby tak trzeba było robić, to miałbym problem, bo wielokrotnie na świętą Faustynę się powoływałem i to, co jej Pan Jezus mówił. No, jest to zasadniczo bezpieczne, żeby powoływać się na świętych. Jeżeli zostali świętymi, to możemy powiedzieć, że to jest potwierdzenie Kościoła, że ich życie to było Boże dzieło. No, nawet jeżeli tu i ówdzie się pomylili, no to raczej nie było tak, że cały czas dawali się wodzić za nos szatanowi, czy ciągle coś im się przywidywało i byli takimi histerykami. No, to, że jakiś wizjoner ogłoszony świętym, to ma naprawdę duży autorytet, więc zasadniczo możemy spokojnie powoływać się na te objawienia. No są jakieś wyjątki, na przykład objawienia błogosławionej Anny Katarzyny Emerich. To jest taki ewidentny wyjątek od reguły,
ale to jest winy błogosławione i tylko tu jest sprawa inna, bo Anna Katarzyna Emerich miała jakieś wizje męki Pana Jezusa, tylko to były takie, nazwijmy to, strzępki tej historii. A potem jakiś redaktor czy jej sekretarz dopisał całe mnóstwo opowieści. No i tych dodatków było dużo więcej niż tych tekstów oryginalnych. No więc to, co znamy jako wydanie książkowe Pasji według objawień błogosławionej Anny Katarzyny Emerich, to jest przede wszystkim dzieło literackie tego redaktora, a nie zapis wizji. I tych dodatków było tak dużo, że te zapiski w ogóle nie były brane pod uwagę w procesie beatyfikacyjnym Anny Katarzyny. No więc traktujemy je jako takie pobożne opowiadanie, czy jako taki serial, no ale nie jako autentyczne wizje. Jeszcze jedna uwaga. Naszym obowiązkiem jest przyjąć to, co Pan Bóg przekazał nam w objawieniu publicznym. Wiara w objawienia prywatne, i to nawet w te, które zostały potwierdzone autorytetem Kościoła, wiara w te objawienia nie jest obowiązkiem. Także, jakby ktoś na przykład mówił, że ja nie wierzę w realną obecność Pana Jezusa w Eucharystii, no to stawia siebie poza Kościołem, bo prawdę o Eucharystii przekazał nam Pan Jezus w objawieniu publicznym. Ale już jakby ktoś mówił, że nie wierzy w objawienia Faustyny albo nie wierzy w objawienia fatimskie, no to możemy nie być zachwyceni taką postawą, możemy żałować, że wiele traci, ale nie stawia siebie poza Kościołem. No bo wiara w te objawienia nie jest czymś obowiązkowym. Możemy ubolewać, możemy przekonywać, ale na pewno byłoby krzywdzące przekreślać takiego człowieka czy mówić, że on tutaj grzeszy. Dalej może zostać świętym, nawet jak nie uznaje objawień z Fatimy czy objawień Faustyny. No oczywiście czym innym jest taki jego prywatny pogląd, a jakby już jakąś antyfatimską czy antyfaustynową kampanię w internecie robił, no to to na pewno nie byłoby coś chwalebnego, to byłoby już coś grzesznego. No to z jednej strony to nie jest nasz obowiązek przyjmować te objawienia. Także jak ktoś mu zamyka na to oczy, nie popełnia żadnego grzechu. Ale z drugiej strony źle by było, gdybyśmy poszli w taką stronę, że w ogóle dla nas te objawienia nic nie znaczą, że to są takie ciekawostki. O, takie tam sobie nic ważnego. No jednak jeżeli Kościół coś zbadał, czy to z najwyższym autorytetem, czy nieco mniejszym, ale coś Kościół potwierdza, no to jest właściwą postawą katolika, żeby to przyjmować. Nawet jeżeli to nie jest w najściślejszym sensie obowiązkowe. Idźmy dalej. Jeżeli w jakimś konkretnym objawieniu, dajmy na to maryjnym, Matka Boża o coś prosi, no to jak tego nie zrobię, no to nie popełniam grzechu, no bo w ogóle nie mam obowiązku w to wierzyć. Ale no z drugiej strony, jeżeli w naszych ludzkich relacjach przejmujemy się prośbami innych osób, nawet jeżeli to są właśnie prośby, a nie nakazy, nie rozkazy, ale prośby, bierzemy pod uwagę cudze prośby, bo na przykład ktoś jest w potrzebie, bo ktoś jest nam bliski, bo ktoś ma nad nami władzę i się go boimy, albo z jakiegoś innego powodu. Cudze prośby są dla nas istotne. No to byłoby czymś dalece niekonsekwentnym, gdybyśmy do ludzkich próśb podchodzili tak, no że ktoś mnie prosi, to jest ważne, ale jak już Matka Boża mnie prosi, no to stwierdzam, że czym tu się przejmować, przecież to jest tylko prośba, a nie nakaz i nie obowiązuje mnie to. No nie byłoby to specjalnie logiczne. No to stąd jest jasny wniosek, że jeżeli Pan Jezus o coś prosi, czy Matka Boża o coś prosi, no to naprawdę warto, abyśmy sobie to wzięli do serca i poważnie to potraktowali. No to przejdźmy w końcu już bardziej bezpośrednio do objawień w Fatimie. Tak jak powiedziałem wcześniej, skupię się na ich jednym elemencie, mianowicie na nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca. 13 lipca 1917 roku w trakcie trzeciego objawienia Maryja tak mówi dzieciom. Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy
będziecie ponosić ofiary. O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. I dalej Łucja wspomina tak. Przy tych ostatnich słowach rozłożyła znowu ręce, jak w dwóch poprzednich miesiącach. Promień światła zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia, a w tym ogniu zanurzeni byli diabli i dusze w ludzkich postaciach, podobne do przeźroczystych, rozżarzonych węgli, które pływały w tym ogniu. Postacie te były wyrzucane z wielką siłą wysoko wewnątrz płomieni i spadały ze wszystkich stron jak iskry podczas wielkiego pożaru, lekkie jak puch, bez ciężaru i równowagi, wśród przeraźliwych krzyków, wycia i bólu rozpaczy wywołujących dreszcz grozy. Na ten widok musiałam krzyczeć aj, bo ludzie to podobno słyszeli. Diabli rozróżniali się od ludzi swą okropną i wstrętną postacią, podobną do wzbudzających strach nieznanych jakichś zwierząt, jednocześnie przeźroczystych jak rozżarzone węgle. Dzieci są przerażone tą wizją. No i trudno się dziwić, że są przerażone. Jak trwają w tym przerażeniu, słyszą te słowa Maryi. Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie. Już z samych tych fragmentów jasno wynika, że orędzie fatimskie to nie jest jakaś słodziutka opowiastka o trójce pastuszków, ale bardzo poważne wezwanie do modlitwy, pokuty, nawrócenia, do walki o zbawienie świata, o to, żeby ratować dusze, którym zagraża wieczne potępienie. 19 sierpnia dzieci słyszą, to jest takie zdanie, które ja już wiele razy cytowałem, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił. To jest chyba najmocniejsze możliwe przynaglenie do modlitwy. Ta świadomość, że od tego, czy się modlę, czy się nie modlę, może zależeć czyjś wieczny los. A ostatecznie oczywiście każdy przede wszystkim sam odpowiada za swoje decyzje. Czy Boże miłosierdzie przyjmie, czy na Boga się zamknie, czy Go odrzuci. Każdy też na pewno otrzyma łaskę wystarczającą do tego, żeby się nawrócił, choćby w ostatniej godzinie życia. Do końca Pan Bóg będzie walczył o jego duszę. No ale jednak w praktyce, choć każdy będzie miał szansę, no to będzie tak, że im bardziej ludzie będą wsparci modlitwą, tym w praktyce więcej Pana Boga wybierze, a mniej Go odrzuci. Więcej osób będzie zbawionych, a mniej potępionych. Niesamowicie mocne wezwanie do modlitwy, która jest elementem walki o zbawienie świata. Wiemy, że z tych trójki fatimskich wizjonerów, którymi byli Łucja, Franciszek i Hiacynta, to jedynie Łucja będzie żyła długo. Franciszek i Hiacynta umrą w trakcie epidemii Hiszpanki. Wtedy Hiacynta będzie miała niespełna 10, a Franciszek niespełna 11 lat. Dzisiaj, jak już powiedziałem, oboje są świętymi Kościoła katolickiego, a w toku jest proces beatyfikacyjny Łucji, a właściwie siostry Łucji, karmelitanki, która zmarła w wieku prawie 98 lat, a to był rok 2005. Po roku 1917 Łucja, a potem już siostra Łucja, miała jeszcze wiele wizji, w których otrzymała między innymi bardziej szczegółowy opis tego, na czym ma polegać to nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi, które Pan Bóg chce wprowadzić na świecie. Otrzyma w szczególności szczegółowy opis, jak ma wyglądać nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca.
W maju 1930 roku spowiednik siostry Łucji, ksiądz José Bernardo Goncalves, przepraszam jeśli źle wymawiam, poprosił siostrę Łucję, żeby odpowiedziała pisemnie na 6 pytań, które są związane z tym właśnie nabożeństwem, które Maryja, jak twierdziła siostra Łucja, chce, żeby było na świecie. W szczególności tam były pytania takie. Dlaczego musi być 5 pierwszych sobót, a nie na przykład 9 albo 7 ku czci boleści naszej Pani? No bo mówimy o 7 boleściach Maryi. Jest nawet różaniec do 7 boleści. No i było też pytanie 5. Mianowicie, gdyby ktoś nie był w stanie wypełnić tych warunków, o których jeszcze powiem, w sobotę, to czy nie wystarczyłoby, żeby wypełnił je w niedzielę? Wiadomo, czasy były inne, środków transportu takich jak dzisiaj nie było. Ludzie pracowali na roli, mogli mieć daleko do kościoła. Mógł to być dla nich duży problem, żeby te warunki spełnić w pierwsze soboty. Co odpowiedziała Łucja? Dlaczego ma być 5 sobót, a nie 9 czy 7, czy jeszcze jakaś inna liczba? Napisała Łucja tak. Przebywając w kaplicy z naszym Panem, nocą z dnia 29 na 30 tegoż miesiąca maja 1930 roku i mówiąc z naszym Panem o pytaniach 4 i 5, nagle poczułam się ogarnięta wewnętrznie przez Bożą obecność. I, jeśli się nie mylę, zostało mi objawione, co następuje. Moja córko, przyczyna jest prosta. Jest 5 rodzajów zniewag i bluźnierstw wyrażanych przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Pierwsze, bluźnierstwa przeciwko niepokalanemu poczęciu. Drugie, przeciwko jej dziewictwu. Trzecie, przeciwko macierzyństwu Bożemu, odrzucając zarazem przyjęcia jej jako matki ludzi. Czwarte, ci, którzy starają się publicznie wszczepić w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet nienawiść do tejże niepokalanej matki. Piąte, ci, którzy ją znieważają w jej świętych wizerunkach. Oto, moja córko, przyczyna, dla której niepokalane serce Maryi skłoniło mnie, by prosić o to małe zadośćuczynienie i z uwagi na nie pobudzić moje miłosierdzie do przebaczenia tym duszom, które miały nieszczęście ją obrazić. Co do Ciebie, staraj się bez ustanku, poprzez Twoje modlitwy i ofiary, pobudzać mnie do miłosierdzia dla tych biednych dusz. Łucja też napisała odpowiedź co do tego pytania, czy dałoby się przełożyć tę praktykę na niedzielę. Odpisała tak. Będzie tak samo przyjęta praktyka tego nabożeństwa w niedzielę, następującą po pierwszej sobocie, jeśli moi kapłani ze słusznych powodów na to zezwolą duszą. A więc to nie jest tak po prostu, że można sobie wypełniać to nabożeństwo w niedzielę po pierwszej sobocie, ale jeżeli kapłani na to zezwolą i to ze słusznych powodów. No, wydaje mi się, że w polskich warunkach raczej słuszne powody do przeniesienia tej praktyki chyba nie występują zbyt często. Może w jakichś warunkach wojennych, albo nie wiem jakich jeszcze, ale aktualnie w Polsce to chyba nie za bardzo. Nie wiem, może czasem w szpitalach, być może. Istotą nabożeństwa, jak wiemy, jest wynagrodzenie. Wynagrodzenie, a nie prośba o jakieś konkretne dary, na których nam zależy. Mówił Pan Jezus do Łucji tak. To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy. I ci, którzy kończą, mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią 5 pierwszych sobót w celu wynagrodzenia niepokalanemu sercu Twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią 15 bezdusznie i z obojętnością.
Nie chodzi o prośbę bezpośrednią, o jakieś łaski, jakieś dary, ale o wynagrodzenie Maryi. Ale no, jest tak jak z każdą autentyczną modlitwą, że nigdy nie jest tak, że nic nie zyskujemy, choćby dlatego, że naturalną konsekwencją tego nabożeństwa jest pogłębiona więź z Matką Bożą, a już to jest coś bardzo ważnego. Mówię o tym nabożeństwie, ale jeszcze nie powiedziałem, jak je praktykować. Wiemy o tym z przesłania, jakie Łucja otrzymała od Matki Bożej 10 grudnia 1925 roku w Pontevedra, to jest miasto w północno-zachodniej Hiszpanii. Przez 5 kolejnych pierwszych sobót należy, po pierwsze, przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, wzbudzając w sobie intencję wynagrodzenia niepokalanemu sercu Maryi. Ta intencja jest ważna. Ją można wzbudzić przed spowiedzią, tak chyba jest najlepiej, albo w trakcie spowiedzi, gdy otrzymujemy rozgrzeszenie. Przy czym może to być też spowiedź nie w samą pierwszą sobotę, ale wcześniej. I to nie jest jakieś nasze własne widzimisię, że będziemy naginać fakty i mówić, że Maryja nie potrafiła się wysłowić, a my wiemy lepiej, jak ma być. Tylko zostało dane z nieba wprost takie zezwolenie. Otóż 15 lutego 1926 roku Łucja przedstawiła Panu Jezusowi trudności, jakie niektórzy mogą mieć co do spowiedzi w pierwszą sobotę, i prosiła, żeby ta spowiedź mogła być ważna przez 8 dni. Oczywiście ważna w kontekście tego nabożeństwa, żeby przez 8 dni przed pierwszą sobotą można było wypełniać ten warunek spowiedzi dla wypełnienia nabożeństwa pierwszych sobót. No i Pan Jezus powiedział, w porządku, może tak być. Ale dał nawet dyspensę, tak to nazwijmy, jeszcze mocniejszą niż o to prosiła Łucja. Powiedział tak. Tak, może nawet wiele dłużej być ważna, pod warunkiem, że są dusze w stanie łaski, gdy mnie przyjmują i że mają zamiar zadośćuczynić niepokalanemu sercu Maryi. Tych dyspens będzie jeszcze więcej, bo Łucja pyta, trochę tak wygląda, tak jak Mojżesz się z Panem Bogiem targował. Nie, Abraham. To Łucja też tak się targuje z Panem Bogiem. Mówi, mój Jezu, a gdy ktoś zapomni wzbudzić tę intencję? No i Pan Jezus znowu idzie na ustępstwo. Mówi, to mogą uczynić przy następnej spowiedzi świętej, gdy nadarzy się okazja. O, widzimy, że tych warunków jest na tyle, te warunki są na tyle łatwe do spełnienia, żeby jak najwięcej osób mogło ze zdrojów miłosierdzia zaczerpnąć. To jest pierwszy warunek. Przystąpienie do spowiedzi z intencją wynagrodzenia niepokalanemu sercu Maryi. Drugi warunek, przyjąć komunię świętą i ofiarować ją jako wynagrodzenie niepokalanemu sercu Maryi. W ogóle ta intencja wynagradzająca ma towarzyszyć całemu nabożeństwu. Trzeci warunek, odmówić dowolną część różańca, 5 tajemnic. Po każdej z tajemnic odmawiamy modlitwę przekazaną w orędziu fatimskim. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. No to dla nas nic zaskakującego, bo do tego zasadniczo wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Nigdzie nie natrafiłem na informację, jakoby była tutaj taka dyspensa, że można tych 5 dziesiątków odmówić na raty. Nie natrafiłem nigdzie na taką informację, więc wydaje mi się, że trzeba je odmówić w jednym kawałku. A kto by wiedział, że jest inaczej, no to chętnie przyjmę braterskie napomnienie. Czwarty warunek. Przez 15 minut rozważać dowolną, jedną lub kilka wybranych tajemnic z odmawianej części różańca. Tutaj można oczywiście sobie pomóc w tym rozmyślaniu, na przykład jakimś odnoszącym się do tych tajemnic fragmentem Słowa Bożego, czy to dłuższym, czy to krótszym, czy może nawet jakimś jednym zdaniem, czy paroma słowami. Możemy też jakiś obraz sobie postawić przed oczyma, żeby pomóc sobie w tym rozważaniu.
Jakie są obietnice? Są zasadniczo dwie, tak chyba może by powiedzieć. Maryja powiedziała tak. Duszom, które w ten sposób będą starały się zadośćuczynić mi, przyrzekam być obecną w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami koniecznymi do zbawienia. Więc to jest bardzo cenna obietnica, która dotyczy najważniejszej godziny naszego życia. Tej godziny, kiedy rozstrzygnie się nasz wieczny los. Z jednej strony Pan Bóg będzie o każdego walczył, nawet o ostatniego grzesznika, a z drugiej strony szatan będzie próbował Panu Bogu wyrwać jego zdobycz. Będzie atakował i zatwardziałych grzeszników, żeby wytrwali w tej zatwardziałości, ale też będzie atakował nawet wielkich świętych, żeby na ostatniej prostej Panu Bogu wyrwać ich duszę. To będzie godzina walki. Potrzebujemy na pewno na tę godzinę jak największej pomocy z nieba. Jest jeszcze obietnica doczesna, chociaż no taka, która też jest z wieloma sprawami duchowymi związana, tak jak to bywa w naszym życiu, że sprawy doczesne i duchowe przeplatają się ze sobą. Jak Maryja ukazała wizję piekła, do którego idą dusze biednych grzeszników, powiedziała tak. Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu niepokalanemu sercu i o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i nastanie pokój. Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie miał wiele do cierpienia. Różne narody zginą. Na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. A więc oprócz tego najważniejszego ze wszystkich celów, ratunku dusz od wiecznego potępienia, jest też cel doczesny tego nabożeństwa, mianowicie pokój na świecie. Do tego, żeby to się wydarzyło, potrzebne są dwa warunki. Poświęcenie Rosji niepokalanemu sercu Maryi oraz praktyka komunii świętej wynagradzającej w pierwsze soboty. Nie chciałbym dzisiaj wchodzić w dyskusję nad różnymi poświęceniami Rosji, które papieże dokonywali, na ile one wypełniały te warunki, na ile nie. No powiem, że jestem bardzo wdzięczny papieżowi Franciszkowi, że dokonał poświęcenia Rosji rok temu, Rosji i Ukrainy, rok temu, gdy wojna się zaczęła. No ale to poświęcenie Rosji to jest coś, na co nie mamy bezpośredniego wpływu. To jest sprawa najwyższych władz Kościoła. A to, na co mamy wpływ i to jest drugi istotny warunek dla otrzymania tej łaski, no to jest praktyka pierwszych sobót. No i tutaj się wyłania takie apostolskie wezwanie, że jest czymś ważnym, żebyśmy nie tylko sami pierwsze soboty praktykowali, ale też to nabożeństwo propagowali. A to jest na pewno o tyle potrzebne, że o ile na przykład o pierwszych piątkach to zasadniczo każdy wie, no to myślę, że już wiedza na temat pierwszych sobót w ogóle, że coś takiego jest i że z czym to się wiąże, jakie są warunki, jakie obietnice. Wiedza na ten temat jest już na pewno dużo, dużo mniejsza. Warto więc to propagować wśród sąsiadów, krewnych, znajomych, przyjaciół i tak dalej. Dwa małe doprecyzowania odnośnie do warunków nabożeństwa. Po pierwsze, prośba Maryi dotyczy zarówno medytacji, jak i odmówienia różańca. Więc nie możemy w ramach wypełniania tych warunków potraktować to rozważanie tajemnic, które odbywa się przy odmawianiu różańca, jako jednoczesne wypełnienie tego drugiego warunku 15-minutowego rozmyślania. To jest osobne odmówienie różańca, któremu towarzyszy, bo tak jest w różańcu, rozważanie nad tymi tajemnicami, a osobnym warunkiem jest to 15-minutowe rozmyślanie. Oczywiście, kto nie odprawi tego 15-minutowego rozmyślania, to nie przekreśla wartości duchowej tych wszystkich pozostałych praktyk, no ale wtedy nie wypełniamy
warunków nabożeństwa, no bo wszystkie cztery mają być wypełnione. Druga uwaga. Jest istotna różnica między praktyką pierwszych piątków miesiąca a pierwszych sobót, taka, że w przypadku pierwszych piątków nie jest wymagana każdorazowa spowiedź, bo istotą jest przyjęcie komunii świętej wynagradzającej w pierwszy piątek. Oczywiście jest pobożna praktyka, żeby spowiadać się każdorazowo. Wiele osób przystępuje właśnie w pierwszy piątek do spowiedzi, ale to nie jest istota nabożeństwa. Istotą jest komunia święta wynagradzająca, więc wystarczy być w stanie łaski. Nie trzeba co miesiąc przystępować do spowiedzi, choć jest to oczywiście korzystne. A w przypadku pierwszych sobót jest inaczej. Tutaj spowiedź poprzedzająca każdą pierwszą sobotę, no może być wyprzedzeniem, ona jest potrzebna za każdym razem. Ona należy do istoty nabożeństwa. Więc jakby ktoś raz się wyspowiadał i przez kolejnych 5 miesięcy w stanie łaski przystępował do komunii świętej, no to warunek do nabożeństwa pierwszych piątków wypełnia, ale do pierwszych sobót nie wypełnia. Tutaj co miesiąc musi być spowiedź. Parę jeszcze uwag na temat wzbudzenia intencji. Oczywiście intencja jest czymś wewnętrznym, więc nie chodzi tutaj o wypowiedzenie, wyrecytowanie jakiejś formuły, że oto teraz wzbudzam intencję. Niemniej może to być pomocne, żeby powiedzieć to na głos, czy no, w głowie sobie powiedzieć. To jakoś ukonkretnia tę naszą postawę. Znalazłem przykładowe modlitwy, którymi można się posłużyć. Nie wam je teraz przeczytam, ale nie dlatego, żeby je komukolwiek narzucić albo wymusić, że każdy ma tak właśnie się modlić, ale myślę, że przeczytanie tych przykładowych modlitw też trochę nas przybliża do rozumienia tego, czym jest ta intencja wynagradzająca. Przykładowa modlitwa przed spowiedzią. Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból niepokalanemu sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by niepokalane serce Maryi zatriumfowało wśród nas. Przykładowa modlitwa przed różańcem. Królowo Różańca Świętego, oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas łaską, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego niepokalanego serca i Najświętszego Serca Jezusowego. Przykładowa modlitwa po przyjęciu komunii świętej. Ja przeczytam tylko fragment bezpośrednio dotyczący nabożeństwa pierwszych sobót. Oczuła Matko, przepraszam Cię za grzechy moje, mojej rodziny, ojczyzny i świata, które ranią Twoje niepokalane serce. Aby wynagrodzić Ci za wielkie cierpienia, których doznajesz od nas, niewdzięcznych dzieci, ofiaruję Ci nieskończoną miłość Jezusa obecnego w moim sercu. Z miłością poddaję się Twojemu królowaniu, aby jak najszybciej zatriumfowało Twoje niepokalane serce. Ucieczko grzeszników, módl się za nami. Jako że całe nabożeństwo ma charakter wynagradzający, no to ta intencja wynagradzająca chyba też powinna, albo w każdym razie dobrze by było, żeby w jakiś sposób towarzyszyła też temu 15-minutowemu rozmyślaniu. Ale nie znalazłem informacji, czy to jest zalecane, czy to jest nakazane. No to nie będę się wymądrzał na ten temat. Utarło się, że chyba w jakiejś mierze, nie mówię, że całkowicie, ale w jakiejś mierze na pobożność fatimską spoglądamy przez pryzmat nabożeństw fatimskich 13 dnia miesiąca
od maja do października. To oczywiście ma wartość, warto to kontynuować, ale tutaj jeszcze jedna uwaga. Otóż w treści orędzia fatimskiego nacisk jest położony na coś innego. 13 maja 1917 roku Maryja powiedziała: przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez 6 kolejnych miesięcy, dnia 13 o tej samej godzinie. Potem powiem, kim jestem i czego chcę. A więc Maryja prosiła, by dzieci przychodziły, a potem się dowiedzą, jaka jest jej prośba. A tą jej prośbą jest właśnie wprowadzenie na świecie nabożeństwa do jej niepokalanego serca. Możemy więc chyba powiedzieć w ten sposób, że ta pobożność związana z 13 dniem miesiąca, ona nawiązuje do Fatimy, przypomina Fatimę, ale nie jest jeszcze realizacją Fatimy. Bo realizacją orędzia fatimskiego jest wypełnianie tej prośby dotyczącej nabożeństwa do niepokalanego serca Maryi. Więc nabożeństwa fatimskie nawiązują do Fatimy, przypominają Fatimę, same w sobie są wartością, bo towarzyszy im modlitwa. Ale realizacją wezwania Matki Bożej jest praktyka 5 pierwszych sobót miesiąca. No, między innymi ta praktyka, albo zwłaszcza ta praktyka. Nabożeństwa fatimskie niejako krążą wokół orędzia fatimskiego, ale nie są jeszcze jego realizacją. Oczywiście to nie jest żadna krytyka nabożeństw fatimskich, tylko wskazanie, że one, jak się na nich zatrzymamy, to nie będzie to, o co Maryja nas prosiła. Myślę, że tych treści było już wystarczająco dużo, także świadom tego, że orędzie fatimskie jest szersze, bo można mówić jeszcze znacznie więcej i o wezwaniu do pokuty, do codziennego różańca, modlitwie o pokój, tej walce o zbawienie dusz. No to na tym zakończę, a zupełnie na koniec jedno wspomnienie, a zarazem świadectwo papieża Jana Pawła II. To, co przeczytam, to będzie wydarzenie z jego pielgrzymki do Polski z roku 1997. Posłuchajcie. 7 czerwca 1997 roku papież Jan Paweł II przybył do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach. Był to dzień konsekracji tamtego kościoła jako wotum dziękczynnego za uratowanie życia Ojca Świętego. Była to równocześnie pierwsza sobota miesiąca i to bardzo szczególna pierwsza sobota, bo jednocześnie święto niepokalanego serca Maryi. Tego dnia, ku zaskoczeniu wszystkich, Ojciec Święty przybył do sanktuarium 15 minut przed wyznaczoną godziną. Jak mówiły towarzyszące mu w tej pielgrzymce osoby, tego ranka Jan Paweł II nalegał: jedźmy już. Chciał być na miejscu 15 minut wcześniej. Jak się później okazało, ten kwadrans spędził w tak zwanej starej kaplicy, gdzie na kolanach trwał przed cudowną figurą Matki Bożej Fatimskiej. Trwał na rozmyślaniu. Zgodnie z prośbą Matki Najświętszej towarzyszył jej przez 15 minut, rozważając tajemnice różańcowe w intencji zadośćuczynienia jej niepokalanemu sercu. Tego dnia spełnił też pozostałe warunki nabożeństwa pierwszych sobót, włącznie z odmówieniem różańca, co uczynił publicznie podczas wieczornego nabożeństwa w Ludźmierzu.